Dzień dobry, Ania Lochowska, Fundacja Przemocni. Jestem w tych samych okolicznościach, co przy innym filmie, ale puszczam go w innym momencie. Idę teraz sprawdzić, czy dobrze widzę, że tu rośnie lipa, bo jeśli tak, to będziemy zbierać kwiaty lipy. A odpowiadam na pytanie zmasowane, aha, nie da się tam dostać, zmasowane w ostatnim czasie. Jak postępować z osobą chorą psychicznie? Jak postępować z osobą, która ewidentnie ma psychozę i ewidentnie sobie z tego sprawy nie zdaje? Od razu mówię, że sytuacja naprawdę nie do pozazdroszczenia. Bardzo ciężka, miałam przykrość doświadczać tego przez 2 lata. I jest to przede wszystkim sytuacja, w której sam nie możesz być pewien. Ten bałagan, co tu widzicie, to nasze torby z ziołami i notatki. To jest przede wszystkim sytuacja, w której sam musisz być pewien tego, że ty jesteś zdrowy psychicznie i nic ci się nie pomyliło. A jest to oczywiście niesamowicie trudne, ponieważ to nie jest tak, jak się może wydawać, że wariat to jest ktoś tak czytelny, że nie masz wątpliwości. Jedno z pytań dodatkowych, które widziałam, to czy osoba w psychozie może odpowiadać z sensem? Może. To pewne określone szczegóły czynią jej wywód bezsensownym. Na przykład nieprawdziwość lub nierealność tego, co mówi. Nieadekwatność. Ale to nie znaczy, że inteligentna osoba w psychozie traci inteligencję. W jakimś tam stopniu traci, ale nie do końca, więc jeśli jest dobrym manipulantem, jeśli jest osobą znakomicie potrafiącą argumentować, jeśli jest osobą, która potrafi przegadać, jeśli jest osobą błyskotliwą, to ona bardzo dobrze będzie konstruowała swoje psychotyczne przekazy. Nie będzie problemu z tym, byś musiał przyznać, że to, co ten człowiek mówi, trzyma się kupy. Może być z nim tak źle, że się kupy już trzymać nie będzie, ale wcale nie musi. Może być tak, że ta osoba będzie udowadniała jakąś kompletnie bezsensowną rzecz w sposób formalnie zupełnie poprawny. Więc pierwszym punktem jest to, że ty musisz wiedzieć, że jesteś osobą, której nic się nie pomyliło, która jest zdrowa psychicznie i która ogarnia sytuację w przeciwieństwie do rozmówcy. Bardzo to jest trudne, bo przyzwoity człowiek zawsze powinien brać pod uwagę fakt, że po pierwsze może się mylić, po drugie mogło mu nawet odwalić. Więc jest to taka sytuacja, że czujesz się jak Alicja w Krainie Czarów i nie wiesz, po której stronie lustra stoisz. Jak stwierdzić, czy nic ci się nie pomyliło? Sprawa najtrudniejsza na świecie. Psychotyk nie jest w stanie stwierdzić, że mu się coś pomyliło, ponieważ jego poziom dopaminy mówi mu, że nie, że to wszystkim dookoła się pomyliło i pozmieniało, a jemu jednemu nie. Więc nie, ja nie potrafię podać metody, jak stwierdzić, czy to ja zwariowałam, czy drugi człowiek. To po prostu w
procesie osobistego rozwoju, samoświadomości, świadomości w ogóle, tworzysz pewność. Ona nie jest niczym, na co jest jakiś papierek lakmusowy. Ona nie jest niczym, co do czego ktoś ci może przytaknąć, chyba że robisz badania naukowe, wtedy wyniki tych badań mogą ci przytaknąć. Ale tak poza tym to nie. To jest stan zupełnej transcendencji, paradoksalnie, który pozwala ci nie czuć. I nawet nie wiedzieć, a po prostu być przytomnością i racją. To są rzeczy, których, jeśli nie doświadczyłeś, to nie zrozumiesz teraz, co ja mówię. Mogę brzmieć dla ciebie jak schizofreniczka w tym momencie, jeśli tak naprawdę nie masz osadzenia w rzeczywistości. Samo to, że wiesz, że zdajesz... Chciałem powiedzieć, że samo to, że Anna zdaje sobie teraz sprawę, że może brzmieć dla kogoś jak schizofreniczka, że jest w stanie usłyszeć siebie jakby poprzez drugą osobę, która nie doświadczyła po prostu tej transcendencji, to już po prostu świadczy o tym, że Anna wie, o czym mówi. Jestem osadzona w rzeczywistości. A jednocześnie transcendentna aż do szpiku kości. Dokładnie. Tak więc, jeśli nie jesteś osobą, która potrafi zrobić skan siebie, swojej aktualnej świadomości, rzeczywistości i wypowiedzi rozmówcy, to na pierwszym punkcie już odpadasz. Wycofaj się i szukaj pomocy. Pomocy dwóch rodzajów. Pomocy dla siebie, ponieważ spotkałeś się z czymś, co pierze mózg. Spotkanie z czyjąś psychozą to jest taki wpierdziel dla mózgu, że jeśli nie jesteś master of your mind, to potrzebujesz pomocy w posprzątaniu. Więc porozmawiaj z kimś, kto ma pojęcie o sprawie. Może być psycholog, to może być terapeuta, to może być jakiś pedagog, to może być psychiatra, to może być osoba, która miała do czynienia z kimś chorym psychicznie, jego opiekun, to może być ktoś chory psychicznie w naprawdę stabilnej, głębokiej remisji i świadomy. A jeśli nie masz dostępu do kogoś takiego, to przynajmniej porozmawiaj z kimś, kogo masz za mądrego. I niech on ci potwierdzi, gdzie ci się dobrze wydaje, a gdzie nie. O, bocian, 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 widać bociana? O, nade mną to był taki, nie to chyba... Tak, nade mną przelatywał, to był taki wielki, a na obrazie to taki niewielki. Ponieważ potrzebujesz w ogóle ustalić od początku punkty odniesienia. Bo rozmowa z psychotykiem te punkty odniesienia znacząco rozrzuca po pokoju. I druga pomoc, która jest potrzebna, to jest zapewnienie pomocy tej osobie. Porozmawiaj z kimś, kto jest jego bliskim lub opiekunem. Jeśli zobaczysz, że osoba ta bagatelizuje temat, a widzisz, że jest naprawdę niefajnie, to skontaktuj się ze służbami państwowymi. Adekwatnymi służbami państwowymi do tego tematu są Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej. Boże, twoje notatki złapały wilgoć, wiesz? Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej, PCPR, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia, a jej rodzice mają to gdzieś, skontaktuj się z sądem rodzinnym w następujący sposób. Składasz wniosek o wgląd w sytuację rodziny. Opisujesz, co widzisz, w jaki sposób, twoim zdaniem,
osoba. Znaczy, po pierwsze, to jakie ona objawy choroby psychicznej wykazuje, twoim zdaniem? I po drugie, w jaki sposób nie otrzymuje właściwej pomocy od swoich rodziców? Czy też od swojego małżonka? I jest jakaś szansa, że służby państwowe zgłoszą się do tej osoby i sprawdzą, co się dzieje. Jeśli za to czujesz się jakoś na siłach, czyli albo jesteś tą osobą, która może o sobie powiedzieć na pewno, że jest tą przytomną, tylko od razu taki myk. Jeśli ty z góry jesteś w stanie o sobie powiedzieć, że jesteś tą osobą, która jest przytomna, to jesteś nieprzytomny i w ogóle nara. Zostaw tego człowieka. Dlatego, że osoba przytomna, świadoma i odpowiedzialna wie, że może jej się pomylić. Więc najpierw poważnie się zastanowi nad sobą. Nad sobą w tej rozmowie, w ogóle nad tym, co słyszy. I zanalizuje, czy ma do czynienia z wariatem, czy z geniuszem. Jeśli ty potrafisz bez zastanowienia stwierdzić, że masz do czynienia z wariatem, to prawdopodobnie jesteś jednym z moich hejterów i masz poważne problemy ze sobą i nie powinieneś pomagać innym, bo jeszcze im zaszkodzisz. Więc jeśli jesteś osobą, która może sobie ufać, lub tym drugim rodzajem osoby, która potrzebowała skorzystać z pomocy, z rozmowy z kimś, z jakiejś superwizji, ale nie przerasta cię to, że masz do czynienia z wariatem, no to fajnie by było, gdybyś ty mu pomógł, a nie próbował wezwać służby państwowe, które może pomogą, może nie pomogą, może pomogą, może nie pomogą, pewnie nie pomogą. I powinieneś spróbować z taką osobą porozmawiać. Chciałabym tylko zaznaczyć, że to, że ty potrzebujesz porozmawiać z drugą osobą, potrzebujesz superwizji po czymś takim, jeszcze nie oznacza, że ty nie jesteś osobą świadomą. Po prostu są osoby już tak pewne swojej świadomości, że same ze sobą mogą porozmawiać, czy mają do czynienia z wariatem. Są osoby jeszcze na tyle niezaprawione w bojach, niedoświadczone być może w kontaktach z różnymi rodzajami osób zaburzonych, że dadzą się jakoś zmanipulować, zakręcić sobie w głowie i będą potrzebowały rozmowy z drugim człowiekiem, żeby nabrać pewności. A to nie jest nic złego i to jeszcze nie świadczy o tym, że się z człowiekiem nieświadomym, który się za wariatów brać nie powinien. Więc jeśli masz jakiś wewnętrzny zasób, by takiej osobie pomóc, no to co powinieneś zrobić? Powinieneś porozmawiać z nią i uświadomić ją, że to, co mówi, to jak się zachowuje i to, co się z nią dzieje, jest objawem zaburzenia psychicznego. Jak to zrobić? Na pewno informowanie o tym, że to, co robisz, mówisz, jak się zachowujesz, jest objawem zaburzenia psychicznego, nic nie da, wzbudzi jedynie opór i wywoła niechęć do ciebie, zrobisz sobie wroga i nic nie zdziałasz. Zastosuj metodę sokratejską. Zadawaj pytania. Zadawaj pytania, które pozwolą unaocznić niespójność tego, co twój rozmówca mówi i postaraj się go doprowadzić kilkukrotnie do punktu, w którym on przyzna, że nie wie, co mówi. Że nie wie, o co mu chodzi, że czuje się zdezorientowany. Drugi rodzaj pytań to są pytania, które mu uświadomią dziury mózgu i pamięci. Ponieważ prawdopodobnie, jeśli masz do czynienia z osobą w psychozie, no to te dziury będą.
A więc poproś go na przykład, by ci opowiedział przebieg rozmowy jeszcze raz. Jest duże prawdopodobieństwo, że sam zauważy, że jego ciągi przyczynowo-skutkowe nie są ciągami przyczynowo-skutkowymi, lub też jego chronologia jest zaburzona. Rób to dotąd, aż zauważy. Oczywiście jest opcja, że nie zauważy, rzuci się w końcu, żeby cię dusić. Wtedy, jeśli jesteś silny, obezwładnij go i wezwij karetkę. Jeśli jesteś słaby, uciekaj i wezwij policję. Wezwanie karetki policji również jest rozwiązaniem, tylko że nie możesz wezwać służb 112 bez żadnego powodu, tylko dlatego, że wydaje ci się, że ktoś zwariował. On musi coś odwalić. Akt agresji jest dobrym przykładem. Jest dobrym powodem. Równie dobrym powodem jest chęć popełnienia samobójstwa, dokonania przestępstwa, dokonania autoagresji. Odwołuj się w kontaktach z taką osobą do poprzednich zdarzeń, do poprzednich rozmów, po to, by ona mogła zobaczyć nieścisłość lub dziurę w momencie, w którym będzie z nią lepiej. A więc jeśli widzisz, że z taką osobą jest lepiej, to powiedz, że chciałbyś wrócić do rozmowy z wczoraj, przedwczoraj, sprzed tygodnia. Masz poczucie, że kompletnie wtedy się nie zrozumieliście. W zasadzie nic nie rozumiesz, męczy cię to, prosisz o odtworzenie tego, o co właściwie chodziło. Nie podpowiadaj i nie przypominaj. Pozwól doświadczyć tej osobie ogromu chaosu, w którym się znajduje. Gdy nastąpi taki moment załamania, takiej wątpliwości, zaniepokojenia, stwierdzenia, że dziura jest tak ogromna, że ten człowiek nie wie po prostu, co się dzieje, wtedy delikatnie zasugeruj, że niestety, ale to wygląda jak? To wygląda jak psychoza. Słuchaj, to wygląda, jakby stało się coś z twoją psychiką. Martwię się, bo widzę to od jakiegoś czasu. Wtedy i wtedy. Ewentualnie, słuchaj, przeczytaj to, obejrzyj to, posłuchaj tego i zastanów się, czy to nie jest jakoś bliskie temu, co ty czujesz i co z tobą się dzieje. Mam te filmy o psychozach na kanale. Te chyba z maja, czy tam z kwietnia. I osoby chorujące na różnego rodzaju psychozy powiedziały mi, że to są filmy, które wręcz pozwoliły im zidentyfikować to, co się z nimi dzieje, jako stany psychotyczne i iść do psychiatry. I trafność była stuprocentowa, to znaczy wszystkie osoby, które do mnie napisały, że to im wyjaśnia, co się z nimi dzieje w stanach, których nie potrafią opisać, a tym jest psychoza stanem, którego nie potrafisz opisać, którego nie potrafisz zrozumieć i nie bardzo sobie potrafisz nawet przypomnieć często, że to był pierwszy opis, który był adekwatny do tego, co one przeżywają, co się z nimi dzieje i poszły do psychiatry i wszystkie dostały diagnozy takich czy innych zaburzeń rodzaju psychotycznego. Stąd wiem, że na pewno dobrze zrobiłam ten film, więc możesz je pokazać tej osobie, podsunąć tej osobie. Ale nie rób czegoś takiego, że usiądziesz i włączysz. Nie. Daj linka i zostaw tę osobę z tym.
Dlatego, że jeśli będziesz siedział koło niej, to ona się będzie czuła po prostu skompromitowana. I jeśli nie jest to bardzo bliska ci osoba, która bardzo cię kocha i bardzo ci ufa i jest do ciebie bardzo przyzwyczajona, to ona najzwyczajniej w świecie będzie chciała uciec z tej sytuacji i uciec przed tobą. Więc po prostu zostaw to, daj jej i odejdź. I poczekaj, aż się odezwie. Poczekaj, aż się odezwie, a nie pytaj się, czy obejrzała. Wiem, że jest to szczególnie trudna sytuacja, gdy chodzi o twojego partnera lub o twoje dziecko, a nie o twojego przyjaciela. Bo wtedy będziesz bardzo cisnąć, czy przypadkiem już się wziął za siebie. Ale efekt zawsze będzie odwrotny, to zawsze będzie przeciwskuteczne. Prostą i niewymagającą wkładu finansowego formą wspomożenia fundacji jest udział w programie Ubrania do Oddania. To taki portal, który za ubrania, które przyślecie, ubrania, których już nie nosicie, ale wciąż jeszcze nadające się do dalszej sprzedaży, płaci wybranej przez Was organizacji, oczywiście mam tu na myśli Przemocnie. I polega to na tym, że Wy przygotowujecie paczkę, zamawiacie kuriera, który jest opłacony przez tę firmę, Wy nic nie płacicie. Oni przyjmują te ciuchy, przeliczają i wypłacają nam pieniądze. I to jest dosłownie tak proste jak na tej grafice. Spakuj niepotrzebne ubrania w kartony. Tam ma być minimum 10 kilo, a maksymalnie 25. Wybierz na stronie Ubrania do Oddania kampanię, którą to ma wspomóc, czyli masz w linku naszą kampanię. Tam sobie zamawiasz kuriera na tej ich stronie, tak jak mówię, nic nie płacisz za to. Oddajesz kurierowi tę paczkę i piszą odkryj radość pomagania. No jak chcesz, to odkryj radość pomagania, jak nie chcesz, to nie odkrywaj. To już jest twój wybór. W każdym razie, jak przekażesz to, to kasa trafi do Fundacji Przemocni. Wszystkie informacje i link do naszej kampanii masz pod filmem. Dziękuję. Jeśli uda się to przełamać, ta osoba się skieruje po pomoc, to warto jej pokazać, gdzie się może doszkolić, gdzie się może douczyć, gdzie może zasięgnąć opinii co do terapii, na jakich grupach wsparcia. Ostrzec, że grupy wsparcia na Facebooku to jest plątanina i mieszanina wszelkiego rodzaju ludzi. To jest przekrój społeczny, więc jest tam wszystko i te grupy mogą zaszkodzić bardzo również. A co potem? Potem zaczyna się okres, w którym ta osoba zaczyna żyć z chorobą, jeśli udało ci się ją uświadomić. I są dwa rodzaje sytuacji takich, które wyglądają na niebezpieczne. To znaczy, ona bredzi na temat tego, co zrobi, co myśli, oraz ona bredzi i robi. W tej pierwszej delikatnie kwestionuj to, co wypowiada i to, co planuje. Przypominaj, masz swoje ograniczenia. Czy to jest na pewno dobre dla ciebie? Delikatnie należy osobę przekierowywać. Natomiast jeśli ona wymyśla coś i już idzie robić, no to wtedy czasem to jest halt. Co ty robisz? Nie, nie możesz tego zrobić. Jeśli osoba chora psychicznie bierze ślub z gościem, którego tydzień temu poznała na imprezie, to po prostu znaczące uniemożliwienie jej wzięcia tego ślubu jest jak najbardziej wskazane. Łącznie z przebiciem koła w samochodzie i zatkaniem wydechu w samochodzie ślubnym. Może ci kiedyś za to podziękuję, może nie, ale jeśli nie możesz, przekonać jej w żaden rozsądny sposób, to zrób to w nierozsądny, ale skuteczny, bo uratujesz jej życie. Nie mówię, że ona umrze od czegoś tam, ale może jej to znacząco zdewastować życie, jakaś jej głupia decyzja.
No i to chyba tyle. Jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania, to je zadawajcie. Mam teraz ochotę nakręcić kilka filmów. Konsultacji nadal nie ma, nie ma, nie ma i przypominam, że nie ma. Przypominam też, że do końca września każdy, kto zrobi wpłatę dla fundacji i napisze mi, na co potrzebuje specyfików czarownicy. Jadzia, idziesz? Jadzia jest zakochana w polu. Beznadziejny był spacer, to jeszcze sobie poleżysz chociaż, tak? To leż. To dostanie herbatki, mieszanki i cukierki od czarownicy na swoje przypadłości lub na swoje życzenia. Te przypadłości i życzenia to mogą być takie jak przeziębienia i grypa, słabe włosy, brzydka skóra, nerwy, zły sen, jesienna depresja, tu od razu zalecam słuchanie kawałka Tymona Temańskiego pod tym tytułem, płukanki do włosów, przyprawy z polskich polnych ziół. Cześć, Rukretko. Dzień dobry, powiedz Lukrecjo, gdzie ty jesteś? Lukrecjo, dzień dobry. Czekaj. Dzień dobry, Krecjo. Dzień dobry, Krecjo. Boże, co to jest? To straszne to jest. O, i cukiereczki. Też o takim przeznaczeniu. Z cukrem, cukrem kokosowym albo z erytrytolem. No, więc zachęcam do wpłat. A ja się oddzięczyć umiem. Nie bój się. Nie stracisz na tym biznesie. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.